Złoto zawsze chroni przed inflacją. To hasło jest bardzo popularne, zwłaszcza teraz, kiedy wszyscy obawiamy się wzrostu inflacji. Więc pytanie, czy aby na pewno? Czy aby na pewno złoto jest skuteczną ochroną przed inflacją? O tym w dzisiejszym odcinku pogromców po finansowych mitów. A co konkretnie? Po pierwsze zbadamy, kiedy historycznie ceny złota rosły, a kiedy spadały. Po drugie, na ile złoto skutecznie chroni przed inflacją w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej. Po trzecie, czy istnieje korelacja i na ile pomiędzy zmianami cen złota a zmianami inflacji. Na początek wykres pokazujący zmianę cen złota w dolarach za uncję trojańską oraz poziom inflacji w USA na przestrzeni ostatnich 50 lat. Co od razu rzuca się w oczy? Po pierwsze, te szare obszary na wykresie są to obszary kryzysów gospodarczych czy finansowych, które miały miejsce w USA. Jakie są wnioski? Po pierwsze, co do zasady kryzysy, które pojawiały się w USA były poprzedzone bardzo wysokim poziomem inflacji. Po drugie, może oczywista oczywistość, ale w czasie kryzysu inflacja bardzo mocno pikuje, spada, natomiast ceny złota dosyć mocno rosną. Ceny złota rosną albo jako obawa przed zmożoną presją inflacyjną, czyli po prostu obawa przed wystrzałem inflacji. To zwłaszcza miało miejsce w latach 75-80 w USA. Albo po prostu jako bezpieczna przystań w czasie kryzysu dla naszych pieniędzy, no bo skoro akcje lecą na łeb, na szyję, no to w takim sytuacji inwestujemy w złoto. Więc na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że zmiany cen złota i zmiany poziomu inflacji mają duży związek. Natomiast trzeba by na pewno. Co na to wszystko mówią dane statystyczne? Dla okresu 40 lat od 1975 roku do 2015, współczynnik korelacji między zmianami cen złota a zmianami poziomu inflacji wynosił 10,5%. To jest ekstremalnie mało, i czy to oznacza, że nie ma związku między inflacją a cenami złota? Moim zdaniem nie, ponieważ do danych statystycznych i badań trzeba podchodzić z rezerwą i z pewną też dozą analityczności. Natomiast co jest istotne na tym wykresie, który właśnie pokazuje, kiedy była najwyższa korelacja pomiędzy zmianami cen złota a poziomem inflacji. Krótko mówiąc, najwyższa korelacja była wtedy, gdy Występowały albo kryzysy finansowe, czy gospodarcze, czyli lata 2008, rok 2000, czyli pęknięcie bańki na dotkomach, lub rok 1978, 9, tutaj miał miejsce szok naftowy w USA. Natomiast ten współczynnik korelacji, co ciekawe, bardzo mocno spada wtedy, gdy sytuacja gospodarcza wraca do normy. Więc krótko mówiąc. Złoto najbardziej odpowiada ruchom inflacyjnym podczas kryzysów. Natomiast po kryzysach finansowych następuje najczęściej bardzo duża korekta cen złota na rzecz akcji czy na rzecz akcji czy innych instrumentów bardzo ryzykownych. Teraz pytanie bo to też trzeba powiedzieć że czy bardziej ceny złota rosną w czasie kryzysu bo się boimy inflacji. Czy bardziej ceny złota rosną, ponieważ ogólnie jest duża niepewność na rynku i ceny akcji spadają? Myślę, że jeden i drugi czynnik ma znaczenie i jeden drugiego nie wyklucza. Jak zatem złoto historycznie w różnych okresach czasu chroniło przed inflacją? Na początek weźmy sobie perspektywę krótkoterminową, bardzo krótkoterminową, jak na inwestycję w złoto, ponieważ jednoroczną. Tutaj mamy wykres zmian cen złota i zmian inflacji rok do roku. Tylko też od razu zaznaczam, że małe są raczej szanse, że ktoś chce inwestować w złoto w perspektywie rocznej, głównie myśląc o ochronie przed inflacją. Raczej to są inwestycje spekulacyjne, po prostu chcąc zarobić na dynamicznym wzroście cen złota, ale, żeby być dokładnym, przebadajmy wszystkie okresy. Krótko mówiąc, co widzimy? Czerwona linia to jest poziom inflacji. Linia złota to jest zmiana cen złota rok do roku. Pierwszy wniosek. Dosyć oczywiste, w czasach kryzysów ceny złota bardzo dynamicznie rosły. Raz, w obawie przed inflacją. Dwa, po prostu dlatego, że obaw wzrost niepewności, spadek cen akcji na giełdzie, więc złoto niejako jest automatycznym wyborem. Natomiast, co jest dość niepokojące, tak patrząc z grubsza w ciągu tych perspektywy 50 lat na wykresie, inflacja rok do roku w prawie połowie przypadków i zmiana roczna była wyższa niż zmiana cen złota, więc perspektywa jednoroczna raczej nie ma sensu tutaj stosować złota jako pewnej formy ochrony przed inflacją. Jak to się ma dla okresów pięcioletnich? Tutaj sytuacja jest dość podobna, to znaczy zielona linia to jest poziom inflacji, szara linia to jest realna stopa zwrotu z inwestycji w złoto, niebieska to jest stopa nominalna, kiedy złoto spełniało swoją rolę jako aktywo chroniące przed inflacją w perspektywie pięcioletniej tym razem. Lata 80., czyli tutaj szok naftowy w USA. Później, kiedy sytuacja gospodarcza wracała do normy, kiedy inwestorzy przyrzucali się ze złota w akcje, no to niestety ceny złota drastycznie spadały. Po prostu była korekta. I dalej lata 2000, to się rozpoczynało 2000-2012 tutaj, czyli sytuacja ogólnie rzecz biorąc kryzysu finansowego. Natomiast w całej perspektywie, którą tutaj widzimy, 40 lat, no to też przez połowę badanego okresu złoto nie spełniało swojej roli jako aktywa, które chroni przed inflacją w perspektywie pięcioletniej. Pokutuje też mit, zgodnie z którym ceny złota zawsze rosną. Jak już wiemy, to nie jest do końca prawda, ponieważ na razie, przynajmniej z tego, co badaliśmy, ceny złota rosną po pierwsze wtedy, kiedy jest obawa o wystrzał inflacji, i po drugie wtedy, kiedy występuje kryzys finansowy czy gospodarczy, jako alternatywa dla akcji. Natomiast jak się ma złoto jako ochrona kapitału w perspektywie średnioterminowej, czyli na przykład już 10 lat? Tutaj dałem Wam indeks, którego punktem bazowym jest 1 stycznia 2011 roku. Czerwona linia pokazuje zmianę inflacji od tego właśnie punktu, od 1 stycznia 2011 roku w ciągu 10 lat. Złota linia, no to są ceny złota. Co się okazuje, znowu wnioski są podobne, to znaczy w sytuacji kryzysów i po kryzysie Delikatnie po kryzysie, krótko, ceny złota dają zarobić znacznie więcej niż inflacja. Natomiast w sytuacji, gdy sytuacja gospodarcza wraca do normy, następuje co do zasady na złocie korekta, wtedy przerzucamy się na bardziej agresywne inwestycje, czyli na przykład na akcje. I tutaj w okresie 2013-2020, no niestety, ale złoto nie spełniało swojej roli jako aktywo. Chroniące przed inflacją. Więc w takiej sytuacji, czy złoto jest zabezpieczeniem na rynku niedźwiedzia? Historycznie, biorąc pod uwagę dane, tak, w sytuacji kryzysów gospodarczych czy ekonomicznych, złoto zachowywało się lepiej niż akcje. Natomiast pytanie, kiedy w takim razie złoto chroni przed inflacją? Perspektywa 50-letnia, długoterminowa, ponownie indeks cenowy, gdy Punktem bazowym jest, wartością bazową równą 100, jest 1, 1 sierpnia 1971, 15, 15 sierpnia, z tego względu, że wtedy zrezygnowano ze standardu złota. Richard Nixon odszedł od złotego standardu, więc myślę, że od tej daty warto badać ten okres. Krótko mówiąc, w tej sytuacji myślę, że nie ma żadnej wątpliwości. To znaczy, w perspektywie bardzo, bardzo długoterminowej złoto spełnia swoją rolę aktywa, które chroni przed inflacją. Więc podsumowując, krótki termin roczny to raczej inwestycja spekulacyjna, pięcioletni też raczej spekulacyjna, dziesięcioletni można o tym pomyśleć. Ale złoto chroni przed inflacją w okresie bardzo, bardzo długoterminowym, w tym przypadku 50 lat. Kiedy inwestować w złoto, kiedy w akcje? W złoto w sytuacje kryzysowe, sytuacje, gdy jest obawa przed inflacją. Akcje to myślę, że każdy z nas już, z nas już wie, czy kiedy sytuacja powoli zaczyna wracać do normy. Przy czym Podobno inwestuj, kiedy leje się krew, bój się, kiedy inni inwestują, a inwestuj, kiedy inni się boją. To już zostawiam każdemu do dyspozycji, do decyzji. Natomiast złoto najlepiej sprawdzało się w sytuacji, gdy były kryzysy finansowe i gdy była obawa przed inflacją. Czy złoto zawsze w takim razie chroni przed inflacją? Moim zdaniem mit zdecydowanie obalony. Nie, złoto nie zawsze chroni przed inflacją. Złoto chroni przed inflacją w te perspektywie długoterminowej. Natomiast w perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej raczej jest towarem spekulacyjnym, a mniej towarem, który ma chronić przed inflacją. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Może macie inne zdanie, może macie inne doświadczenie. I do zobaczenia w następnym odcinku pogromców finansowych mitów.